Jula robi ostatnią bombę i wstajemy. Uwaga, Julas. 3, 4 i... Teraz tata dla ciebie skacze. Uwaga, Jula, zrób miejsce. 3, 4. Hubo! Godzina 10:30 i wstajemy. Nagrałaś teraz? Spadaj. Włączyłaś rekord? Włączyłaś rekord? Czy mama włączyła rekord? Czy mama włącza rekord? Czy znowu nas nagrywa na wyłączonym telefonie? Masz łyżkę. Po co ci łyżka? No chodź tutaj, co tam tak zaglądasz? Zapraszam. Zjadłeś swoje, tak? Nie patrz tak na to. Z Julkiem bardzo szybko improwizujemy różne zabawy, na przykład przekładamy krzesło na drugą stronę i udajemy, że to jest UFO. Masz UFO, Julek? Najgorsze przy takich zabawach jest to, że wszystko może pójść nie tak, albo na przykład przy zabawach ze słuchawkami, że dziecko może połknąć słuchawki, dziecko może zadławić się czymkolwiek, dziecko może nabić się na przykład na takie coś, co jest tutaj, no ale ciężko i trudno jest zawładnąć na tym wszystkim. Możemy się opiekować dzieckiem 24 godziny na dobę, ale i tak nigdy nie będziemy w 100% pewni, że nic mu się nie stanie. Więc trzeba te jakieś takie lekkie ramy sobie pozostawiać, mimo to dziecko i tak się przewróci, i tak sobie coś zrobi, i tak sobie zedrze skórę. Więc naprawdę, no nie chcemy tego. Chcemy, żeby miał jak najmniej jakiś skaz i tym podobnych i bólów, no bo to od razu boli rodzica. No ale mimo wszystko nie jesteśmy w stanie, no na przykład, spowodować, że dziecko nie będzie jadło... Czego? Co masz w buzi? Słuchawek. Proszę nie jeść słuchawek. Możemy wyjąć mu te słuchawki z buzi, to zaraz weźmie inny kabel, znajdzie coś innego. I proszę to oddać. I co z tego? Nie, Julek? Co teraz wymyślisz? Schowałem ci słuchawki, to teraz weźmiesz kabel od laptopa do tego okulary i zrzucisz to na ziemię, jak ja cię dobrze znam. Proszę bardzo. No, bo to nie może leżeć na stole. Co będzie następne? Nie, 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 Julek, proszę to zostawić. Proszę przyjść do mnie. Te małe nóżki wbijają się we wszystko, co tylko znajdę. Kiedy dziecko jest za długo cicho, to znaczy, że coś tam wymyśliło, coś znalazło i coś broi. Albo coś je, bo to też jest takie coś, że jeśli dziecko jest cicho, to znaczy, że może coś mielić w tej swojej małej buzi. Sytuacja często wygląda tak, że zostajemy sami z Julkiem. Nie powiem, że na pastwę losu, bo po prostu często zostajemy sami. No i tak sobie coś broimy, tak sobie coś wymyślamy. Ciągniemy sobie za sznurki, marudzimy, jemy. Co? Głębiej sobie włóż ten sznurek, Julek. Głębiej sobie go włóż. Ciężko mi czasem zrozumieć, jak można mieć więcej dzieci niż jedną sztukę, ale pałam do tych wszystkich ludzi szacunkiem, jeśli tak już sobie dają radę, nie wiem, pracują. Ile teraz musisz iść, miałem bluzkę. Pracują, chodzą na jakieś zajęcia, różne siłownie, fitnessa, do tego mają jeszcze dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę dzieci. Coś niesamowitego, jak można sobie tak dawać radę. Znaczy wiem, że nie widać, że jestem po prostu zmęczony, w sumie nie jestem, ani nie widać, że jest to jakieś skomplikowane. Po prostu im więcej dzieci, tym więcej radości! Nie, Juluś? Więcej dzieci, to więcej radości. O tak. Cały czas leżąc tutaj zastanawiam się, czemu koc leży w kuchni, Julek? Co koc robi na blacie w kuchni? Czasem pojawiają się pytania po prostu bez odpowiedzi. O to też można było zapytać, dlaczego mały człowiek je t-shirty, guziki, bluzki, sznurki, rękawiczki, kabelki?
Nie wiem, po co to dzieci jedzą. Dlaczego? Dlaczego? On na pewno nam jeszcze nie odpowie. A jak będzie umiał już mówić, to już nie będzie pamiętał, że takie rzeczy gryzł. A może drzemkę dreś, patrz. W sumie nie wiem, kto się bardziej zmęczył, ja czy dzidziuś. Ale ja też prawie odlatuję. No to śpimy. Coś tam wiesz. Nie zasiedzimy się, Justynka, bo mamy dużo pracy dzisiaj. Musimy skończyć odcinek Julka. Musimy bawić się bardzo z Julkiem. Julek, idziemy na grilla? Będziemy grillować? A czy jakbyś mu pozwał cię ustawił? Halo. Halo, co? Halo, proszę, żebyś mu pozwał cię ustawił. Bo wstyd do ludzi. Juluś? Julek, chodź do taty, obetniemy ci paznokcie u stóp, bo wstyd do ludzi. Teraz widzicie, jak wygląda dzidziuś od strony nóg. To jest taka rzadko spotykana pozycja. Drugi palec. Kupiliśmy super ekstra obkręcany fotelik. A co robi Wojtek? Ja go nie obkręcam, bo dłużej mi to zajmuje czasu obkręcanie tego fotelika. Kurde, przecież to jest... Ja pierniczę, co za dziadostwo. Julas już jest w podróży, siedzi sobie wygodnie w foteliku, a my jedziemy na grilla. Grilla, zasłaniamy czasem twarz, a czasem jej nie zasłaniamy, bo z maseczkami jest jak z czapką, kiedy się nie uczeszemy. Ojcem, matką, niech starzy wiedzą, że żyją. Julas, pójdź do mnie. Chodź. Sam. Sam chodź. Tak. O, jakie mi się piękne ząbki pokazały. Tak. Julas już widzi, co się święci. Co? Kaptanikos? Jest na mnie dobra. Jakby na sztorm się ubiera w tym kapeluszu. No bo jest sztorm. To bardzo fajny rysunek. Jeszcze taka sieć powinna być. No ale jest sztorm. Ładujemy rosół, Julas. Uwaga. Julus, już ci się kończy gęste, zaraz wodą cię będziemy upychali. To można w każdej chwili dołożyć. Gęstego? Taki żurek ci się z tego rosołu tu zrobił. Wzrostu jesteście takiego samego, nie? Wyższy jest ode mnie. O wiele wyższy. Robimy grilla. Pieczarki, proszę bardzo, wygrillowane. Jeszcze nie w sumie. Co to za dzidziuś? Latający bombelino. Pyszczku, dajesz okejkę? Zepsuło nam się chyba dziecko. Padło. Materiał ma cel głównie rozrywkowy. W tym odcinku nie ucierpiało żadne dziecko. Co tu się dzieje?